Dzień dobry, ja się nazywam Paweł Kurek, jestem dziennikarzem portalu Polski Radio 24.pl, a znajdujemy się w tym momencie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Moim gościem jest pan profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich właśnie. Dzień dobry, panie profesorze. Do Sejmu wpłynęły dwa projekty ustaw dotyczące reformy Trybunału Konstytucyjnego. Te projekty zakładają m.in. odsunięcie od orzekania nieprawidłowo wybranych sędziów, którzy są też bywają nazywani sędziami dublerami, unieważnienie wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydawanych w składach, w których byli ci sędziowie. I jeden z elementów, który się również pojawia, to jest uznanie za niebyłe powołania prezesa Trybunału Konstytucyjnego czy wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Czy te zapisy nie są za daleko idące? Pamiętajmy, że mówimy o ustawie. Nie ulega wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny jest obecnie instytucją pogrążoną w głębokim kryzysie i nie wykonuje prawidłowo ustrojowej roli, jaką powinien pełnić ten organ, ponieważ dla prawników to nie ulega wątpliwości. Trzy osoby, które zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym, są nieprawidłowo powołane do orzekania. Jest to stwierdzone już orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, orzecznictwem sądowym. Zapewne niebawem będzie to potwierdzone też przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I nie ulega wątpliwości, że aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, są konieczne w tym zakresie zmiany. Natomiast został zaproponowany obok ustawy, nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i on służy rozstrzygnięciu pewnych kwestii takich, aby doprowadzić do uchylenia wątpliwości co do mocy prawnej orzeczeń, bo od roku 2017 w Trybunale Konstytucyjnym orzekają trzy osoby, które nie są uprawnione do pełnienia urzędu sędziowskiego właściwie. I zapadło około 100 wyroków, czyli orzeczeń merytorycznych, bo orzeczeń łącznie jest zapewne kilkaset, ale około 100 wyroków w sprawie zgodności z konstytucją, orzekających merytorycznie z udziałem tych osób. No i pojawia się oczywiście problem, w jaki sposób to rozstrzygnąć. Problem jest związany z między innymi z tym, że te wyroki doprowadziły do ukształtowania pewnych sytuacji prawnych. Znaczna część tych wyroków była korzystna z punktu widzenia wolności i praw człowieka. Moje wątpliwości wiążą się z tym, że projekt ustawy, o którym mówimy, on został oparty na takim założeniu, że jeśli Trybunał orzekał w składzie nieprawidłowo obsadzonym, to oznacza, iż orzeczenia wydane w takim składzie są nieważne. Jest to w moim przekonaniu bardzo dyskusyjne z punktu widzenia odpowiedniego wyważenia wartości konstytucyjnych, ponieważ mamy oczywiście wartość, do ochrony której te projekty zmierzają, czyli praworządność, zgodność z prawem, legalizm, natomiast z drugiej strony mamy zasadę pewności prawa, bezpieczeństwa prawnego obywateli, a także zasadę podziału i niezależności władzy, podziału władz i niezależności władzy sądowniczej. Ja stoję na stanowisku, że lepiej wyważającym te wartości byłoby rozwiązanie inne. Byłoby rozwiązanie mniej radykalne, zakładające możliwość wznowienia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i ponownego rozstrzygnięcia tych spraw. Czyli rozumiem, że te sprawy miały być jeszcze raz rozstrzygnięte. Tak, ponownego rozstrzygnięcia tych spraw we właściwych składach. A dlaczego? Przede wszystkim przemawiają za tym dwa powody. Pierwszy to jest ochrona wolności i praw człowieka. To jest podstawowa funkcja Rzecznika Praw Obywatelskich i dlatego
jest moim obowiązkiem wskazać, że wejście w życie ustawy w takim kształcie jak obecnie doprowadziłoby do pogorszenia sytuacji wielu obywateli, którzy skorzystali na licznych wyrokach Trybunału Konstytucyjnego wydanych w niewłaściwych składach. Obywatele również mieli podstawy do tego, żeby wyrobić sobie pewne oczekiwanie, że te wyroki nie zostaną uznane po prostu za niebyłe czy nieistniejące. Każdy miał prawo spodziewać się, że prędzej czy później dojdzie do jakichś prób uzdrowienia tej sytuacji. A poza tym mówimy o sytuacji, w której ustawowo zmieniamy wyroki Trybunału Konstytucyjnego. No i właśnie to jest ta druga kwestia, o której chciałem powiedzieć. Bo z jednej strony należy w sposób adekwatny, wystarczający chronić bezpieczeństwo prawne, pewność prawa. Tego ten projekt moim zdaniem nie czyni. Natomiast jest to również stworzenie niezwykle niebezpiecznego na przyszłość precedensu. Precedensu polegającego na tym, że Sejm, czyli aktualna większość polityczna, uznaje, że istnieją okoliczności, w których można unieważnić grupę orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić właśnie w tej naszej rzeczywistości politycznej, że za 4 lata, być może za 8 lat lub w dalszej perspektywie zmienia się rzeczywistość. Przychodzi do władzy, może niekoniecznie ta prawica, którą teraz rozumiemy, bo przecież ten świat za tych parę lat może się zmienić również w tej przestrzeni politycznej. I politycy mówią tak. Nie podobają nam się wcześniejsze zmiany. Ustawowo wychodzimy z założenia, że w takim razie również wprowadzamy porządki. Mamy większość sejmową, więc wymieniamy część Trybunału Konstytucyjnego, może wymieniamy cały Trybunał Konstytucyjny. I też mam pewną wątpliwość co do innych urzędów. To znaczy, jeżeli jesteśmy w stanie ustawowo naruszyć działanie, funkcjonowanie w tej hierarchii Trybunału Konstytucyjnego, to dlaczego za chwilę nie mielibyśmy na podobnej zasadzie odwoływać prezesa NIK-u? Dlatego ja przestrzegam przed tworzeniem tego typu precedensu. Słusznie pan redaktor wskazuje, że jeżeli powiemy teraz, iż istnieją okoliczności, które mogą uzasadniać ustawowe uchylenie czy unieważnienie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, to taki sam argument może być wykorzystany w przyszłości. Ja stoję na stanowisku, że zasada niezależności władzy sądowniczej jest to fundament, jeden z fundamentów ustrojów państwa demokratycznego. Sprzeciwia się temu, aby ustawa, czyli akt większości politycznej mogła doprowadzić do ubezskutecznienia, unieważnienia grupy orzeczeń organu władzy sądowniczej, czyli sądu bądź trybunału. Oczywiście może się zdarzyć, tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest grupa orzeczeń, które są dotknięte pewną wadą. To nie ulega wątpliwości, ponieważ chodzi o orzeczenia wydane w składzie nienależycie obsadzonym. Natomiast rolą ustawodawcy jest stworzenie właściwych procedur, podstaw kompetencyjnych, podstaw procesowych do tego, aby tę sytuację uzdrowić, aby ewentualnie uchylić te orzeczenia i wydać w ich miejsce nowe. Moim zdaniem wyjątkowe okoliczności, z jakimi mamy do czynienia, upoważniają do tego, żeby wprowadzić taką szczególną procedurę rewizji tych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, zabezpieczając oczywiście jednostki, które obywateli, którzy byli beneficjentami zmian wprowadzonych tymi wyrokami. Ale naprawdę uważam, że nie powinno się tworzyć precedensu. Precedensu, który zakłada uchylanie, unieważnianie orzeczeń sądu, czy w tym przypadku Trybunału Konstytucyjnego. Panie Rzeczniku, czy to samo odnosi się do uznania za niebyłe powołania prezesa Trybunału Konstytucyjnego? Bo teraz ja sobie zadaję pytanie, czy uznanie właśnie za niebyłe powołania prezesa czy wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oznacza również ustawowe odwołanie. Przecież pamiętajmy o tym, że Konstytucja mówi o kadencyjności. Wybór pani prezes, powołanie pani prezes Julii Przyłębskiej na to stanowisko nie został dokonany w pełni zgodnie z przepisami Konstytucji. Artykuł 194 ust. 2 Konstytucji mówi o tym, że wyboru powołania prezesa Trybunału dokonuje prezydent na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie chciałbym wnikać w tej chwili w szczegóły. To jest też kwestia, która jest dosyć dobrze rozpoznana przez prawników i panuje tutaj również w zasadzie jednomyślność co do tego, że dokument, jakim dysponował pan prezydent, powołując w grudniu 2016 roku panią Julię Przyłębską na prezesa
Trybunału nie spełniał wymogów, jakie wynikają z Konstytucji. Nie była to uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a taka była konieczna. W związku z czym ta procedura była obarczona pewną wadą. Ale to wskazuje na kolejny problem i kolejne założenie, na którym opiera się ten projekt ustawy, o jakim mówimy, że wada proceduralna w tworzeniu, w powoływaniu organu państwa, ona od razu oznacza, że do tego powołania nie doszło, że ono było nieskuteczne, nieistniejące. To nie jest tak. No, wyroki zapadały. Od kilku lat funkcjonuje i oczywiście teraz nie chcę tutaj wyrokować, bo rzeczywiście też opinie w tej kwestii są podzielone. Natomiast właśnie pytanie, czy rozwiązanie tym trybem, tą drogą tego problemu jest właściwym kierunkiem działania. Proszę zwrócić uwagę na to, że nie ma w systemie prawnym orzeczenia, wiążącego orzeczenia sądu polskiego czy sądu europejskiego, który podważałby akt powołania na prezesa Trybunału Konstytucyjnego pani Julii Przyłębskiej. Co więcej, legitymacja pani prezes była i jest respektowana przez sądy. Również wyroki Trybunału Konstytucyjnego są publikowane w Dzienniku Ustaw Monitorze Polskim, a chciałbym zwrócić uwagę, że podstawą opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw jest zarządzenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W związku z czym fakt, iż są to orzeczenia publikowane, oznacza, że zarządzenia prezesa Trybunału kierujące orzeczenie do publikacji są uznawane za wiążące. Jest wiele innych tego typu okoliczności, które świadczą o tym, iż legitymacja i umocowanie pani prezes jest respektowane. I tutaj także stoję na stanowisku, że można by było w drodze ustawy stworzyć pewną procedurę, która mogłaby służyć zweryfikowaniu prawidłowości tego powołania. Ale kto miałby weryfikować prawidłowość powołania? Powołania moim zdaniem mógłby zweryfikować, Konstytucja nie przewiduje, natomiast ja stoję na stanowisku, iż sam Trybunał Konstytucyjny czy Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego mogłoby posiadać kompetencje do tego, aby ten akt zweryfikować, ewentualnie go podważyć. Natomiast tutaj też opowiadam się za tym, aby nie dochodziło do takich rozstrzygnięć w drodze ustawy. Przypominam, to jest kolejny sygnał, że większość polityczna, aktualna większość polityczna tworząca parlament może uznać, iż posiada prawo do tego, aby decydować, czy prezes Trybunału Konstytucyjnego jest, czy nie jest wystarczająco umocowany do pełnienia swojej funkcji, do skrócenia kadencji prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To są wszystko działania, które nie powinny mieć miejsca w warunkach trójpodziału władzy. Właśnie o tym miałem powiedzieć. To totalnie zaciera właśnie ten trójpodział władzy i zupełnie wywraca do góry nogami system, w którym funkcjonujemy. Panie rzeczniku, na pewno ten temat jest bardzo ciekawy. Moglibyśmy o nim bardzo długo rozmawiać. Ja chętnie już przejdę do kolejnego tematu, chociażby z tego względu, że mamy ograniczony czas na tę rozmowę, że zwrócił się pan do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w sprawie śmierci pana Damiana Sobula w Strefie Gazy. Prosił pan o informacje dotyczące tego, na jakim etapie jest ta sprawa i na jakim etapie jest działanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Moje pierwsze pytanie jest takie, dlaczego pan się tym tematem zainteresował i dlaczego wystosował takie zapytania do ministra? Obowiązkiem Rzecznika Praw Obywatelskich jest stanie na straży wolności praw wszystkich obywateli polskich, również obywateli, którzy znajdują się poza granicami naszego państwa. Ta tragedia świadczy o tym, iż wojna, z jaką mamy do czynienia, również dotyka polskich obywateli i dlatego poczułem się zobowiązany do tego, aby pana ministra spraw zagranicznych zapytać o sytuację polskich obywateli i o to, w jakim sposób, w jakim zakresie ta sytuacja jest monitorowana
I co, jakie czynności są podejmowane, aby uchronić obywateli Polski przed takimi sytuacjami dramatycznymi, z jakimi mieliśmy do czynienia? Jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi. No, przepisy prawa mówią o tym, że odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich powinna być skierowana w ciągu 30 dni, więc jest jeszcze na to czas. Natomiast no, ufam, że organy polskiej władzy publicznej, rząd czy placówki dyplomatyczne podejmują działania w celu ochrony zdrowia i życia obywateli polskich, którzy przebywają na tamtych terenach. Ale moim obowiązkiem jest ustalenie, w jaki sposób to przebiega, w oparciu o jakie procedury i dokonanie weryfikacji, czy te działania są optymalne i właściwe. Jeszcze... Ale no, trudno mi się wypowiadać w tej chwili przed otrzymaniem odpowiedzi od pana ministra. Czy Polska, i być może to jest pytanie retoryczne, sądzę, że tak, powinna uczestniczyć w tym dochodzeniu, które w tym momencie jest prowadzone przez władze Izraela i czy z pana perspektywy polscy prokuratorzy, być może wojskowi wraz z innymi krajami, których obywatele zginęli wówczas, powinni uczestniczyć w tym dochodzeniu? Wydaje mi się, że jest to uzasadnione, bo no, każda sytuacja, w której polski obywatel traci życie, powinna znajdować się w obszarze zainteresowania polskich organów władzy publicznej odpowiedzialnych za ustalenie faktów. No i tu niewątpliwie mamy do czynienia z taką sytuacją. Natomiast no, to, czy to dojdzie do skutku, jest też efektem pewnych porozumień o charakterze dyplomatycznym z zakresu polityki zagranicznej. Tutaj nie mam kompetencji, żeby się wiążąco na ten temat wypowiadać, ale uważam, że no, ewidentnie polska prokuratura i polskie organy ścigania powinny skorzystać z przysługujących im instrumentów w prawie krajowym i w prawie międzynarodowym, w umowach międzynarodowych, jakie wiążą Polskę z Izraelem, po to, aby umożliwić przedstawicielom państwa polskiego udział w tym postępowaniu i ustalenie stanu faktycznego. Panie profesorze, jeżeli zwróci się rodzina pana Damiana Sobula albo zwróciłaby się do rzecznika w sprawie wsparcia w uzyskaniu odszkodowania albo ewentualnie być może pan jako rzecznik myśli o tym, żeby takie działania pomocowe, wsparcia podjąć, to czy może ewentualnie liczyć na pomoc w takim oczywiście, zakresie? Oczywiście, że tak. Natomiast no, trudno mi w tej chwili przewidywać, z czym rodzina miałaby się zwrócić. Jeżeli zwróciłaby się z prośbą o jakiekolwiek interwencje w sprawie, która leży w kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich, bo to jest takie zastrzeżenie, które tu muszę poczynić, to oczywiście takiej pomocy byśmy udzielili jak najbardziej. Panie rzeczniku, chciałem porozmawiać teraz o kwestii migracyjnej. Wiem, że pan tematem się bardzo szeroko interesuje i cały czas monitoruje tę sprawę. Zapytam najpierw o pakt migracyjny. Pańskim zdaniem przyjęcie przez Parlament Europejski paktu migracyjnego, wiadomo, że będzie dalej procedowany jeszcze, jest dobrym kierunkiem działania z perspektywy ochrony praw człowieka, z perspektywy ochrony praw ludzi, którzy migrują, którzy przybywają do Europy? Ja nie jestem upoważniony do wypowiadania się na ten temat w sposób wierzący, ponieważ to jest kwestia z zakresu polityki zagranicznej. To nie jest działanie polskich organów władzy publicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma prawa do tego, żeby wypowiadać się w tej sferze. To, co mogę powiedzieć, to rzeczywiście prawo migracyjne, zarówno prawo krajowe polskie, prawo Unii Europejskiej, jak też prawo międzynarodowe, jak się okazało, nie są wystarczająco przygotowane do sytuacji, z jaką mamy do czynienia, do wykorzystywania migracji w sposób instrumentalny, bo w tej chwili od 2 lat mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie państwo, jakim jest Białoruś, prowadzi działalność, która w zasadzie polega na ingerencji w nienaruszalność granic i w suwerenność krajów ościennych, w szczególności Polski, wykorzystując do tego niestety w sposób przedmiotowy ludzi. I prawo migracyjne nie jest przygotowane na taką sytuację, na to, że z jednej strony trzeba każdemu człowiekowi udzielić ochrony jego godności i obowiązkiem każdego państwa jest ochrona ludzi znajdujących się pod jurysdykcją
danego kraju przed torturami, przed nieludzkim traktowaniem. To jest obowiązek bezwzględny. Natomiast z drugiej strony jest konieczne wprowadzenie instrumentów służących ochronie bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa. I jak rozumiem, pakt migracyjny ma ten cel realizować. To, o czym ja się mogę wypowiadać, to problemy, które od roku 2021 są w dalszym ciągu nierozwiązane. Ale to nie powiedzmy. To w takim razie chciałem pana zapytać o konkretne rzeczy. Mianowicie właśnie wspomniał pan o tym, o roku 2021 roku i o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Wiemy, że od tamtego czasu funkcjonuje, działa tak zwane rozporządzenie graniczne. Rozporządzenie graniczne pozwala między innymi na realizowanie tak zwanych pushbacków. Obecna władza bardzo krytykowała te procesy, bardzo krytykowała pushbacki. To było wyciągane na forum publicznym, dyskutowane szeroko. Natomiast teraz jest tak, że rozporządzenie graniczne po pierwsze dalej funkcjonuje, pushbacki mają miejsce, druga kwestia. I trzecia kwestia, w tej sprawie pisał pan między innymi do pana, do szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i zastanawiam się, czy otrzymał pan odpowiedź w tej sprawie, jak wygląda sprawa pushbacków i ewentualnej zmiany być może w tym zakresie? Od strony prawnej nie zmieniło się nic od tamtej pory. Ja może powiem tak, pushback nie jest co do zasady wykluczony. Istnieją pewne sytuacje, w których zawrócenie człowieka do granicy jest dopuszczalne, to są okoliczności opisane w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka, a standardu wyznaczonego przez ten Trybunał jesteśmy obowiązani się trzymać, powiedział, że istnieją okoliczności, w których pushback jest dopuszczalny. Granicą, nieprzekraczalną granicą jest ochrona godności człowieka. Ochrona człowieka przed torturami, przed nieludzkim traktowaniem. I takie gwarancje prawodawstwo danego kraju, w tym Polski, powinno zawierać. Polskie prawodawstwo nie odpowiada temu standardowi. Od roku 2021 ja i moi współpracownicy apelujemy, nieprzerwanie apelujemy o to, aby podstawy prawne pushbacków, jeżeli one mają być, to powinny spełniać kryteria określone w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przede wszystkim kryterium podstawowym, fundamentalnym jest to, że powinna być to ustawa, a nie rozporządzenie ministra. Ale nawet jeżeli ustawa uwzględnia pushbacki? Jak już powiedziałem, pushbacki są w pewnych wyjątkowych okolicznościach dopuszczalne w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I tylko, że te okoliczności powinny być w odpowiedni sposób zaimplementowane do ustawy. W tej chwili tak nie jest, bo przede wszystkim mamy rozporządzenie, na podstawie którego te czynności są dokonywane. Istnieje również ustawa, bo w tej chwili podstawy prawne pushbacku w tej chwili są dwie. Jest rozporządzenie i jest ustawa, bo przypomnę, w roku 2021 najpierw w sierpniu doszło do wydania rozporządzenia, a potem w październiku doszło do nowelizacji ustaw, w którymi wprowadzono pewne elementy procedury i możliwość kompetencji Straży Granicznej do wydania postanowienia o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To, która procedura w danym sytuacji zostanie zastosowana, też jest kompletnie niejasne, bo przepisy prawa tego nie wskazują. Stan prawny, jaki jest obecnie, bezwzględnie wymaga zmian. O tym mówią prawnicy, o tym mówią przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich od roku 2021. Od tamtej pory stan prawny nie zmienił się. Nie doszło choćby do uchylenia czy zmodyfikowania rozporządzenia granicznego. A otrzymał pan odpowiedź od pana ministra? No, otrzymałem odpowiedź, że trwają prace, prawda? Natomiast gdy chodzi o... Ja oczywiście to rozumiem, bo to jest materia bardzo skomplikowana i takie prace są konieczne, ale gdy chodzi o rozporządzenie graniczne, to mamy jednoznaczne stanowisko sądów polskich, polskich sądów administracyjnych o tym, że jest to rozporządzenie, które w sposób oczywisty narusza konstytucję, narusza prawo międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej. I tutaj nie ma nad czym pracować. To rozporządzenie trzeba
wyeliminować z polskiego porządku prawnego i jeżeli pushback miałby funkcjonować, to gwarancję stosowania tego środka należy wprowadzić do ustawy, do ustawodawstwa, a więc powinno to być przedmiotem postępowania parlamentarnego. Czyli pushbacki tak pod warunkiem, że są wpisane do ustawy? To jest decyzja polityczna, tak? Proszę wybaczyć, ja nie mam kompetencji do wypowiadania się w sprawach leżących w sferze swobody politycznej parlamentu. Mhm. Mówię tylko to, co wynika z orzecznictwa ze standardu europejskiego. Europejski Trybunał Praw Człowieka mówi wyraźnie, że w pewnych okolicznościach pushbacki nie naruszają Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Granicą jest godność człowieka. Nie rzeczywiście... można w żadnej sytuacji nie można doprowadzić do tego, że człowiek zostanie pozbawiony ochrony godności, narażony na tortury czy nieludzkie traktowanie. Również do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pisał pan, odnosił się do ustawy o cudzoziemcach. Chodzi konkretnie o monitorowanie deportacji. Zdaje się, że Rzecznik Praw Obywatelskich jakby nie jest tutaj uwzględniony i w takiej możliwości, aby przyglądać się temu, czy deportacje dokonywane są, rozumiem, zgodnie z prawem, zgodnie z dochowaniem zasad. Dlaczego to jest ważne z pana perspektywy? A powinien być, ponieważ rolą Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce jest pełnienie funkcji tak zwanego Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, a więc obserwowanie, monitorowanie, wizytowanie miejsc pozbawienia wolności, czyli wszystkich miejsc, w których ludzie przebywają wbrew własnej woli, mówiąc w uproszczeniu. I dlatego przedstawiciele Biura Rzecznika wizytują zakłady karne, areszty śledcze, szpitale psychiatryczne, miejsca zatrzymań i wszelkie miejsca, w których ludzie przebywają wbrew swojej woli. I również deportacje odbywają się w takich warunkach. A zatem należy stworzyć rzecznikowi i jego współpracownikom gwarancje, aby mogli obserwować i mogli przyglądać się temu, w jakich warunkach ludzie są deportowani. A ma pan podejrzenie, że w tym zakresie są jakieś nadużycia? Czy to jest bardziej... Nadużycia mogą być zawsze i obowiązkiem Rzecznika Praw Obywatelskich jest monitorowanie wszystkich miejsc pozbawienia wolności. I przepisy prawa powinny stwarzać rzecznikowi warunki do tego, aby to zadanie wypełniać. I to jest apel, którego właśnie taki jest cel tego wystąpienia, jasne, o które pan redaktor pytał. Absolutnie. Króciutka jeszcze rzecz. Wiem, że były kontrole robione przez przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich na granicy polsko-białoruskiej. Nie pamiętam, około miesiąca temu, może jeszcze później. Tak. Mhm. Jaki jest wynik tej kontroli? Przede wszystkim wynik tych kontroli jest taki, że potwierdzamy to, iż pushbacki są stosowane. Mimo zastrzeżeń, jakie formułowaliśmy do przepisów prawa, rozmawialiśmy o tym przed chwilą, stosowane jest rozporządzenie graniczne, stosowana jest również ta procedura w ustawie, określona w ustawie, polegająca na wydaniu postanowienia o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli pod tym względem w polityce państwa w zasadzie się nic nie zmieniło? Od strony prawnej, trudno się spodziewać, żeby organy władzy publicznej czy służby takie jak Straż Graniczna działają na podstawie przepisów takie, jakie mają. Tak. W związku z czym to podstawową kwestią, podstawowym problemem jest konieczność zmiany przepisów, podstaw działania funkcjonariuszy Straży Granicznej. Oczywiście my mamy bardzo wiele sygnałów, bo rozmawiamy także z osobami, które świadczą pomoc uchodźcom, z aktywistami. Mamy dużo informacji dotyczących właściwych zachowań funkcjonariuszy Straży Granicznej, polegających na respektowaniu zasad humanitaryzmu, pomocy osobom tego potrzebującym, czyli dzieciom, kobietom, osobom z niepełnosprawnościami. Natomiast, więc gdy chodzi o ocenę działań funkcjonariuszy, to w naszym podsumowaniu tej wizytacji jest to opisane. Natomiast tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że prawo musi wprowadzać odpowiednie podstawy do respektowania zasad ochrony wolności i praw człowieka. Czyli musi wskazywać jasno, że jeżeli już decydujemy się na
istnienie możliwości dokonania pushbacku, czyli zawrócenia do granicy, to ta możliwość, ta kompetencja powinna być obwarowana gwarancjami. Gwarancjami, które mają na celu zabezpieczenie tego, że humanitaryzm nie będzie zależał od postawy, od empatii, od funkcjonariusza Straży Granicznej, ale będzie zabezpieczony odpowiednio przepisami prawa. Tego brakuje. Absolutnie z panem zgodzę. Rzeczywiście tutaj podstawy humanitaryzmu rzeczywiście i stosowanie ich absolutnie nikt co do tego nie ma wątpliwości. Jedna taka drobna wątpliwość i zapytanie. Jeżeli nie funkcjonuje prawo readmisji akurat z Białorusią, czy nie ma takiej możliwości odstawienia na przykład na granicę w punkcie takim, powiedzmy, optymalnym, gdzie można byłoby przekazać celnikom, w tym przypadku czy Straży Granicznej Białoruskiej, osoby, no to w takiej sytuacji trochę też mamy związane ręce. Oczywiście mówię, nie chcę bronić pushbacków, tylko podnoszę pewne wątpliwości, które się pojawiają. Jest to szczególna sytuacja pod wieloma względami. To możemy wrócić do tego, o czym mówiliśmy kilka minut temu. Polskie prawo migracyjne, unijne prawo migracyjne, międzynarodowe prawo migracyjne są nieprzygotowane do takiej sytuacji. Są nieprzygotowane do tego, że mamy kraj, który również jednoznacznie uczestniczy w agresji rosyjskiej w Ukrainie, prawda, po stronie agresora, który prowadzi działania, wykorzystując ludzi, wykorzystując migrantów, ludzi poszukujących lepszego życia w Europie, wykorzystuje w sposób instrumentalny po to, aby naruszyć integralność terytorialną Polski i całej Unii Europejskiej. Nieprzygotowane jest do tego prawo, a ja z racji pełnionej przeze mnie funkcji muszę podkreślać przede wszystkim, oczywiście pamiętając o konieczności ochrony bezpieczeństwa państwa, co jest niezwykle istotne, ale godności człowieka, każdego człowieka znajdującego się na terytorium Polski, za którego Polska ponosi odpowiedzialność. Dziękuję rzecznikowi za poświęcony dla nas czas. Dziękuję bardzo.